Witam, z tej strony SpikeMapper. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zgrywać kampacze do CS-a przy pomocy Cinema 4D. No więc zaczynamy. Po odpaleniu klawę w konsoli wpisujemy poniższe komendy. Wszystkie potrzebne pliki do wykonania tego tutoriala wrzucę w opisie filmiku. Odpalam demko. Zatrzymujemy, wpisujemy spec mode 3, żeby można było zasuwać po mapie z trybu spektatora. Ustawiamy sobie moment, który chcemy nagrać, znaczy pozycję kamery. Wpisujemy komendę MIRVCAM EXPORT MODE 1, żeby można było eksportować motion track kampacza dla Cinema 4D. Usuwamy HUDA i dźwięk. Następnie wybieracie dowolny moment, w którym chcecie zacząć nagrywanie. Zaznaczamy event, staw tekst. Ja daję start, wy możecie nazwać go wedle swojego uznania. Przesuwamy czas na timeline o jedną klatkę w prawo i dodajemy kolejny staw tekst, gdzie wpisujemy MIRV record movie start, ale no jeszcze niekoniecznie na początek tam start, żeby nam nie zaczęło nagrywać, więc zmienimy końcówkę. Następnie znowu przesuwamy klatkę dalej. No i dodajemy naszego pierwszego kampacza. Dajemy jedynkę we flagach i klikamy Get Time, Get View. Jedynka jest po to, żeby chlaja wiedziała, od jakiego kampacza zacząć. Dodajemy kolejne kampacze. Po zakończeniu dodawania kampaczy przesuwamy demko o kolejną klatkę w prawo i dodajemy staw tekst MIRV record movie stop, komenda służąca do zakończenia nagrywania. Idziemy do naszego startu. Wpisujemy ilość FPS-ów, jakie chcemy nagrać, oraz nazwę pliku, w jakim folderze ma się zapisać. W przypadku zbugowania się kamery w CS-ie, spamujemy komendę spec autodirector 1, żeby ją odbugować. Czasami wystarczy raz, czasami 10. No. Jeszcze raz, na wszelki wypadek, idziemy do naszego staw tekstu start i przesuwamy timeline o kilka klatek, tym razem w lewo, żeby mieć czas na wyłączenie konsoli, zanim się zacznie nagranie, i poprawiamy nasz staw tekst MIRV record movie start. Ja wracam po nagraniu, bo to trochę zejdzie. A i nie wyłączajcie chlae. Po zakończeniu nagrania otwieramy mapkę, na której nagrywaliśmy demko. Wczytujemy plik z rozszerzeniem DVH, który powstał w wyniku nagrania. Właśnie, bo to była ta komenda MIRV CAM EXPORT MODE. Będzie on się znajdował w folderze z nagraniem. Zaznaczamy fix dla konta, żebyśmy nie mieli odwróconej kamery. Czasami właśnie nagranie potrafi się zbugować, dlatego kamera stoi w miejscu, ale plik jest, więc nie ma zmartwień. Dodajemy nową kamerkę. Będziemy sobie ustawiać nowe pozycje dla kamer.
robimy to właśnie. Cały ekran przesuwamy tymi strzałeczkami, co macie tutaj w prawym górnym rogu. Tymi strzałeczkami w kształcie kółeczka obracamy kamerę, a jak klikniemy na to prawym przyciskiem myszy, to obracamy ją na boki. Ustawiamy kamerę i dajemy keyframe'a, przyciskając ten przycisk z kluczem. Zbudowały się teksturki, ale to nic. Przesuwamy pasek na tej linie. Ustawiamy pozycję kamery i dodajemy kolejnego keyframe'a tym przyciskiem z kluczem. I lecimy dalej. Po zakończeniu ustawiania kamery wciskamy kombinacją klawiszy Ctrl plus D i ustawiamy ilość FPS-ów, w której zgrywaliśmy kompacza. Jakbyście zgrywali w 300, to ustawiamy na 300 i tak dalej. Teraz zobaczymy podgląd naszego kompacza. Jak widać, jest dosyć płynny, więc możemy zapisywać. Usuwamy starą kamerę, tą oryginalną, a zostawiamy nową. Usuwamy delete'em i zapisujemy przy pomocy pluginu Cinema4D do Chrome. Zaznaczamy znowu fix dla konta, dla kamerki. Zapisujemy w folderze common Half-Life, ponieważ stamtąd nasz Chlae będzie brał ten plik z kompaczem. Zapiszcie sobie zawsze pod jakąś prostą nazwą. Ja zapiszę jako TUT. Następnie aby czytać naszego kompacza, idziemy do pierwszej pozycji kompacza, tego oryginalnego. Dajemy klatkę o jedną dalej i dodajemy staff text, w którym dodajemy komendę mirv cam import load i w cudzysłowie podajemy nazwę naszego pliku, pod którym zapisaliśmy kompacza zrobionego w Cinema 4D. Klikamy OK. A i ważne jest, żeby usunąć z naszego oryginalnego kompacza tutaj flagę jedynkę, trzeba zmienić na 0, ponieważ wczytujemy tego, które zrobiliśmy w Cinema 4D. Lecimy przyciskiem go to do naszego punktu start i znowu edytujemy staff text z komendą do nagrywania na właściwą. Ja teraz nie będę jej zmieniał, ponieważ już mam zgranego kompacza. Cofamy kilka klatek wstecz i dajemy spect auto director 1 i lecimy. Jeżeli chcielibyście jeszcze jakieś poradniki na inny temat, no to śmiało walcie w komentarzu, a postaram się go zrobić w wolnym czasie. Trzymajcie się.